Sola Scriptura jako Słowo Boże, samo Pismo, sama Biblia jako Słowo Boże, czy, tak jak twierdzą przedstawiciele religii rzymskiej, religii rzymskokatolickiej, Słowo Boże to według nich zarówno Biblia, jak i tradycja. Pismo Święte to Bóg głosi, Bóg mówi, Bóg przedstawia, Bóg poucza i Bóg naucza o Bogu, przedstawiając nam właściwy sposób myślenia i mówienia o Nim. Tak powiedział kiedyś jeden z biblijnie wierzących mówców, Packer. I przeanalizowałem już wcześniej szereg argumentów przedstawianych przez religię rzymskokatolicką na rzecz tradycji jako części Słowa Bożego. Tutaj chciałbym uzupełnić to, co poprzednio powiedziałem, ale chciałbym się skoncentrować na wersetach biblijnych, które zwykle pojawiają się w dyskusjach na ten temat. Sam musisz ocenić, co te wersety mówią do twojego serca. I zacznę od standardowego rzymskokatolickiego wyboru, którego oni dokonują takim tekstem, dla nich jest ważnym, Mateusza 2,23. Mateusza, 2 rozdział, 23 werset. I przyszedłszy, mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków, Nazareńczykiem nazwany będzie. O tym wersecie rzymskokatoliccy mówcy mówią, że jest oparty na tradycji w ich mniemaniu. Mateusza 2,23. Czy tradycja została przekazana przez proroków? Nauczanie rzymskokatolickie mówi, że Mateusz 2,23 mówi nam, że Jezus przyszedł i mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroków. Będzie nazwany Nazarejczykiem. Pochodzi od proroków to sformułowanie. To może oznaczać tylko jedno. Musiało być przekazane z pokolenia na pokolenie przez tradycję ustną, tak twierdzą apologeci rzymskokatoliccy. I o ile to jeszcze jest nic nadzwyczajnego, tylko wniosek z tego wyciągany jest katastrofalny. W takim przypadku jest to ich zdaniem przykład przekazywania Słowa Bożego przez ustną tradycję, a nie poprzez spisane Pismo Święte. No i tutaj warto odpowiedzieć na to ogromnym skokiem logicznym, karkołomnym jest przejście od nieudokumentowanego proroczego cytatu do istnienia jakiejś rzekomej tradycji ustnej, dla której praktycznie nie ma żadnych historycznych dowodów. Istnieje kilka możliwych wyjaśnień, które mają sens i nie wymagają uzależnienia od tradycji. Wielu badaczy Słowa Bożego, Pisma Świętego uważa, że nazwanie Jezusa Nazarejczykiem ma związek z jego pogardzanym charakterem. Pogardzali nim ludzie. W tle Nazaret był uważany za miejsce występku w czasach biblijnych, starotestamentowych. Nazaret stał się wojskowym miastem obozowym, z którym kojarzono wszelkiego rodzaju grzechy i zepsucie. Nazarejczycy byli szczególnie pogardzani przez pozostałych Żydów. To skłoniło Natanaela do powiedzenia, czy może być coś dobrego z Nazaretu, jak mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, 46 werset.
W związku z tym bycie nazywanym Nazarejczykiem w tamtych czasach było uważane za wyjątkowo pogardliwe i równoznaczne z byciem nazywanym osobą pogardzaną. I rzeczywiście prorokowano, że Mesjasz będzie postacią pogardzaną. Być może zatem Mateusz nie chciał powiedzieć, że jakiś starotestamentowy prorok wyraźnie przepowiedział, że Mesjasz będzie żył w Nazarecie, a raczej, że starotestamentowi prorocy wspólnie przepowiedzieli, że będzie on postacią pogardzaną. I to przecież mamy wyraźnie pokazane w psalmie, na przykład 20, werset 21, psalm 20. Werset 21. Także kolejne miejsce Izajasza 11:1. Rośnie różdżka z pnia Isaiego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. No tutaj jest nasir, czyli jest nawiązanie nawet. Izajasza 49:7, tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, jego święty, do tego, który jest zgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców. 53:2, wyrósł bowiem przed nim jako latorośl. Znowu latorośl jest związana ze słowem nasir. I jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się podobał, by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących za występek mojego ludu. Śmiertelnie został zraniony. Widziany w tym świetle Nazarejczyk jest też opisany przez Mateusza. Mateusz podkreśla ten temat w innym miejscu swojej Ewangelii. To możemy zobaczyć Mateusza 8:20. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. A także 11:16. Ale do kogóż przyrównam ród ten? Podobni są do dziatek, które siedzą na rynkach i wołają na towarzyszów swoich. Ewangelista Mateusz podkreśla ten temat w innym miejscu swojej Ewangelii, na przykład Mateusza 8:20, gdzie jest powiedziane. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. A także Mateusza 11 rozdział, gdzie mamy wyraźnie powiedziane w 16 wersecie,
Ale do kogóż przyrówna mród ten? Podobni są do dziatek, które siedzą na rękach i wołają na towarzyszów swoich. I mówią, graliśmy wam na piszczałce i nie tańcowaliście, śpiewaliśmy pieśni żałobne i nie płakaliście, albowiem przyszedł Jan niejedzący i niepijący i mówią, diabelstwo ma, przyszedł Syn Człowieczy jedzący i pijący i mówią, oto człowiek żarłok i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników i usprawiedliwioną została mądrość przez synów swoich. I także Mateusza 15, rozdział 7 i 8 werset. Mateusza 15, rozdział, werset 7 i 8. Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc, lud ten przybliża się do mnie usty swymi i czci mnie wargami, ale serce ich dalekie jest ode mnie. I widziany w tym świetle, Mateusz przekazuje nam treść wielu wersetów Starego Testamentu, a nie bezpośredni cytat jednego proroka. Zauważ, że ewangelista Mateusz odniósł się do proroków liczba mnoga, co wydaje się wskazywać, że czerpał informacje od więcej niż jednego proroka, zamiast próbować zacytować pojedynczy werset z jednego proroka. Nie powinniśmy oczekiwać, że znajdziemy jakiś konkretny werset, ale po prostu ogólną prawdę, którą można znaleźć u wielu proroków, odpowiadającą jego nazareńskiemu charakterowi. Dlatego powinieneś sobie zadać pytanie, czy wiesz, że Nazareńczyk był terminem pogardy w czasach biblijnych, wskazującym na tego, który jest pogardzany? Skoro liczne fragmenty Starego Testamentu wskazują, że Mesjasz będzie postacią pogardzaną, był postacią pogardzaną, czy dostrzegasz możliwość, że użycie przez Mateusza imienia Nazarejczyka w odniesieniu do Mesjasza miało na celu nadanie treści wielu starotestamentowych proroctw, a nie bezpośredniego jednego cytatu z jednego proroka? Inni ewangeliczni nauczyciele Słowa Bożego, przyznając zasadność i prawdopodobieństwo takiego podejścia, jakie Mateusz, ewangelista, nam tutaj przedstawił, sugerują także inną możliwość uzupełniającą tą pierwszą. Zauważają, że pisarze żydowscy, w tym tacy jak Mateusz, ewangelista, który sam starał się dotrzeć do żydowskiej publiczności z Ewangelią Jezusa Chrystusa, często mieli swobodę łączenia i parafrazowania cytatów ze Starego Testamentu pod kierownictwem Ducha Świętego. Dlatego też jest tak, że Mateusz w tym wersecie łączy ze sobą kilka wersetów Starego Testamentu zamiast cytować jeden werset. Także jest ważne, żeby zauważyć, że Mateusz również mógł po prostu nawiązać do charakteru mesjańskiego proroctwa Księgi Izajasza, który czytamy w 11 rozdziale Izajasza. Izajasza, rozdział 11, werset 1. Tam czytamy takie słowa, a wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Wtedy wyrośnie różdżka z pnia Jesego, a gałąź z jego korzeni wyda owoc. Co znaczy, co brzmi całkiem podobnie do Nazarejczyka. Jest to wyraźnie powiedziane, na przykład w tym, że ten tekst jest grą hebrajskiego słowa netzer, gałąź, netzer. Tym tytułem Mesjasza, co czytaliśmy na przykład w Jeremiasza 23:5, Jeremiasza 23:5. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Zachariasza 3:8. Zachariasza, trzeci
rozdział, werset 8. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę latorośl. Latorośl. A także Izajasza 11:1, który przed chwilką czytałem. I Mateusz użyć mógł tutaj takiej gry słownej, aby podkreślić, że Jezus jednocześnie pochodzi z Nazaretu i jest netserem, obiecaną odroślą, z rodu Jessego, potomka Dawida, obiecany, namaszczony król Boży. I ja jak najbardziej widzę takie trzy tutaj jednoznaczne wyjaśnienia. Jeszcze inną możliwością jest to, że odniesienie do Jezusa jako Nazarejczyka może być grą słów ze słowem Nazirejczyk. Nazirejczycy byli klasą ludzi oddanych Bogu i to widzimy w Księdze Czwartej Mojżeszowej, czyli Księdze Liczb i Księga Liczb, szósty rozdział. Od 1 do 21 wersetu opisuje nam Nazrejczyków. Oni składali Panu śluby oddzielenia. Jezus z pewnością był oddzielony dla Boga w sensie absolutnym. Słabość tego poglądu jednak jest taka, że w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o tym, by Jezus kiedykolwiek złożył ślub Nazyreatu. I także uważam, że najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że jest to termin pogardy Nazyrejczyk i szyderstwa. Intencją ewangelisty Mateusza było wskazanie, że prorocy Starego Testamentu, liczba mnoga prorocy, przepowiadali, że Mesjasz będzie postacią pogardzaną. Te pozostałe cztery inne interpretacje są równoległe i należy też o nich pamiętać. Psalm 22, wersety od 6 do 8 składają nam takie właśnie świadectwo. Psalm 22, 6, 8. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się, ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Także 13 werset psalmu tego. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Także psalm 69. Werset 8. Bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. A także 20 i 21 werset tego psalmu. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją. Przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. I 21 werset. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie. I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Także Izajasza 49:7. Tak mówi Pan. Odkupiciel Izraela, jego święty, do tego, który jest zgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców. Gdy królowie to zobaczą, powstaną książęta, oddadzą pokłon przez wzgląd na Pana, który jest wierny, świętego izraelskiego, który Cię wybrał. Także Izajasza 53, werset 2. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Werset 8. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. A także Daniela 9:26. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. W tym świetle nie ma potrzeby zakładać, że źródłem komentarza Mateusza była tradycja. I warto, żebyś sobie zadał kilka pytań w związku z tym. Czy cytowanie Mateusza 2:23 na poparcie tradycji naprawdę wydaje ci się uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że istnieje wiele innych realnych interpretacji tego wersetu, które nie wymagają żadnej zależności od tradycji. Mateusza 23, 2 i 3 werset. Tam, zdaniem zwolenników rzymskokatolickiego zabobonu, katedra Mojżesza jest ich zdaniem dowodem na ustną tradycję. Rzymskokatolickie nauczanie mówi, że w Ewangelii Mateusza 23:2-3 znajdujemy Jezusa mówiącego do tłumów i do swoich uczniów. Uczeni w piśmie i faryzeusze zasiedli na tronie Mojżeszowym, prze to wszystko, co wam powiedzą, czyńcie i przestrzegajcie, ale nie postępujcie według ich uczynków, bo mówią rzeczy, które są treści ich nauczania, a ich nie czynią. Apologeci rzymskokatoliccy często argumentują, że krzesło Mojżesza, na którym mieli zasiadać uczeni w piśmie i faryzeusze, nie występuje nigdzie w piśmie Starego Testamentu, a zatem odniesienie Jezusa do tego terminu wspiera ideę odrębnej tradycji ustnej. Ten błąd, jak widzimy, wynika z tego, że apologeci rzymskokatoliccy często argumentują, że krzesło Mojżesza, na którym mieli zasiadać uczeni w piśmie i faryzeusze, nie występuje nigdzie w tekście znanego Pisma Świętego Starego Testamentu i to ich zdaniem jest jakimś takim wskazaniem, odniesieniem Pana Jezusa do tego terminu, które może sugerować ideę odrębnej tradycji ustnej. I że taka argumentacja tutaj byłaby tym bardziej uzasadniona, że rzekomo w starożytnym Izraelu autorytatywny urząd nauczania został przekazany przez Mojżesza, jego następcom, przez Jozuego, starszych proroków i Sanhedryn. Słowa Pana Jezusa Chrystusa rzekomo potwierdzają istnienie i rzekomo potwierdzają autorytet tradycji ustnej. Taka jest tutaj interpretacja tychże rzymskokatolickich i każdego innego nauczyciela sprzeciwiającego się Biblii. Ta sama tradycja jest kontynuowana ich zdaniem u następców apostołów, czy to rzymskich papieży dla rzymskich katolików, czy to dla prawosławnych przez ich kolejnych prawosławnych papieży, czy też innych katolikosów, którzy ich zdaniem rzekomo przemawiają z katedry, czy też w protestantyzmie przez pastorów, którzy też nie istnieją w żaden sposób w Biblii, ale są oparci na tradycji. No jak to? Bez pastora chciałbyś mieć kościół tylko taki. To jest jedyny argument, którego tutaj używają. Ten sam rzymskokatolicki zabobon to jest każdy pastor, każdy lider, każdy pop. I co ja mogę na to odpowiedzieć? No na to odpowiedź jest taka, że ręce opadają,
Po pierwsze, no ale jeśli już musimy udzielić odpowiedzi, to po prostu dlatego, że Jezus, Pan Jezus Chrystus mówi o katedrze Mojżesza, samo w sobie nie dowodzi istnienia ani autorytetu jakiejś tradycji ustnej, ani uzasadnienia dla obecnych pastorów czy tam księży. To jest wczytywanie zbyt wiele w ten tekst. W rzeczywistości jest to punkt widzenia, który czyni obszerne i nieuzasadnione założenia. Dlatego nie ma w Biblii żadnego uzasadnienia, czy to dla papieża, czy to dla pastora. To jest jedno i to samo oparte tylko i wyłącznie na ludzkim wczytywaniu w tekst czegoś, czego tam nie ma. Nawet gdyby Pan Jezus Chrystus czynił tutaj jakieś odniesienie do tradycji ustnej, która w żaden sposób po prostu nie jest tu potwierdzona, nie dałby w ten sposób żaden sposób podstawy. Rzymskokatolicki zabobon na przekazywaną kontynuację autorytatywnej tradycji przez następców apostolskich, czy tak jak w protestantyzmie przez pastorów, jest to, jeśli Jezus, Pan Jezus Chrystus odnosił się w tym do tradycji i wersetu, i w tym wersecie uczynił to tylko dlatego, że tradycja w tym jedynym przypadku zawierała jakąś tam przesłankę, którą można by było uznać za wartą wspomnienia, nic więcej. Stwierdzenie o istnieniu katedry Mojżesza, o którym warto wspomnieć, nie mówiło przez to, że sama tradycja w sobie jest autorytatywna lub na równi z pisemnym objawieniem, ani że tradycja ustna była przekazywana z pokolenia w pokolenie tym, którzy siedzieli na tym krześle i teraz dziś mamy w ten sposób rzekomo uzasadnienie dla pastorów czy tam papieży. Pan Jezus Chrystus jedynie nawiązał do istnienia tego krzesła oraz do faktu, że uczeni w piśmie i faryzeusze zasiedli na tym krześle. Żadna ustna tradycja nie jest wspomniana ani implikowana. Warto zauważyć, że Pan Jezus Chrystus w tej samej Ewangelii Mateusza powiedział faryzeuszom i nauczonym w piśmie, nauczycielom prawa, unieważniliście Słowo Boże ze względu na waszą tradycję. Tak mówi przecież Mateusza, 15 rozdział, 6 werset. I wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy swojej. W tym wersecie nie ma wątpliwości, że Pan Jezus Chrystus stawia Słowo Boże ponad tradycją pastorów, papieży i wskazuje, że tradycja może się mylić i myli się i prowadzić ludzi na manowce. Dlatego Słowo Boże jest ponad słowem twojego pastora, Słowo Boże jest ponad słowem twojego księdza. Nie ma tutaj żadnego uzasadnienia, żeby z tego wyciągać rzekome uzasadnienie dla istnienia pastorskiego urzędu. Pan Jezus Chrystus wskazuje na Słowo Boże jako ostateczny sąd apelacyjny. Kler nie ma żadnego oparcia w Piśmie Świętym, nie ma dla niego żadnego śladu. Niezależnie od tego, czy przedstawiciela kleru nazwiesz pastorem, czy księdzem, czy biskupem, czy papieżem. No i zapytaj sam siebie, skoro Pan Jezus Chrystus w tej samej Ewangelii Mateusza wskazuje, że tradycja może się mylić i sprowadzić ludzi na manowce i skoro przedkłada Słowo Boże nad tradycją, jak widzimy to w Mateusza 15 rozdział 6 werset i wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy swojej, to czy nie jest nierozsądne argumentowanie za autorytetem tradycji z Mateusza 23? Werset 2 i 3, gdzie to jest w ogóle całkowicie naciągane, takie argumentowanie. Jak zauważyłem wcześniej, nie powinno to oznaczać, że tradycja jest koniecznie zła lub zawsze błędna. Czasami nawet pijany, błądzący człowiek wskaże dobry kierunek. Ślepej kurze potrafi trafić się ziarno. Dlatego nie wszystko, co mówi ksiądz, pastor, czy papież jest od razu złe. Czasami powie coś prawdziwego, na przykład powie, że niebo jest niebieskie lub równie pilną do przekazania wiadomość przekaże. Więc biblijnie wierzący chrześcijanie, oczywiście jeśli jest znana jakaś tradycja, to oceniają w świetle Słowa Bożego, jeśli jest zgodna ze Słowem Bożym, to uważają ją za pomocną historycznie. Jeśli dana tradycja zawiera dokładne stwierdzenie, to w takim układzie
to cytowanie jej przez Pana Jezusa Chrystusa czy kogokolwiek innego nie jest złe samo w sobie. Tak jak wiemy, na przykład Paweł mówił: Kreteńczycy zawsze łgarzy, i zacytował jakiegoś poetę lokalnego. Gdyby Pan Jezus Chrystus rzeczywiście zacytował tradycję w Ewangelii Mateusza 23, ale tam nie jest zacytowana tradycja, nie ma na to dowodów, ale gdyby zacytował w Ewangelii Mateusza 23 tradycję, zrobiłby to tylko z tego powodu, że po prostu nawet tradycja w tym punkcie, tak jak słowo mamy, czy tak jak innego członka rodziny, zawierała po prostu przez chwilkę jakieś prawidłowe wskazanie. Jeśli chodzi o to, co Pan Jezus Chrystus miał na myśli, mówiąc o katedrze Mojżesza, najwyraźniej jest to miejsce w synagodze lub innym miejscu zgromadzeń żydowskich, gdzie nauczyciel prawa siedział podczas czytania Pisma Świętego, coś takiego jak na przykład w rzymskim katolicyzmie mównica, kazalnica, czy w protestantyzmie. Więc czasami nawet mogło to nawet powstać godzinę przed przyjściem Pana Jezusa, takie miejsce. I nie ma dowodów, że to nie wiadomo jak długo trwało. Encyklopedia Wycliffa wspomina coś takiego: to krzesło w synagodze było symbolem prawnego autorytetu Mojżesza, który uczeni w piśmie i faryzeusze czuli, że odziedziczyli jako nauczyciele prawa żydowskiego. Było to miejsce dla najwybitniejszego, starszego i znajdowało się obok Arki Tory w synagodze Dura Europos. Takie krzesła z litego kamienia znaleziono w wielu miejscach, w ruinach synagogi, w Chorazyn, w Hamat i innych. No więc to jest tylko fakt, że takie miejsca istniały. To, że takie krzesła władzy istniały w starożytnych synagogach, dowodzi jedynie, że Żydzi w tych synagogach mieli kler. Uznawali miejsce władzy, z którego nauczyciel prawa czytał coś, co chciał czytać, czasami czytał nawet Pismo Święte. Ale z pewnością nie dowodzi to, że ustna tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie, od Mojżesza do innych, którzy zasiadali na tym miejscu władzy. Nie ma praktycznie żadnego biblijnego, historycznego ani archeologicznego poparcia dla takiego błędnego poglądu, więc nie ma żadnego uzasadnienia, czy to dla pastora, czy też dla biskupa, papieża, księdza. Po prostu jest to wymysł ludzki, nieoparty na Słowie Bożym. I jeden z apologetów, James White, informuje, że z historycznego punktu widzenia to krzesło Mojżesza zaczęło być używane daleko po czasach Mojżesza, ponieważ sam kult synagogalny pojawił się w jego ocenie znacznie później. Inny z kolei, badacz Starego Testamentu, Unger, umieszcza pojawienie się kultu synagogalnego w czasach po wygnaniu dopiero, czyli po powrocie z Babilonu. Oznaczałoby to, że nie ma możliwości prześledzenia tak zwanej katedry Mojżesza poprzez ustną tradycję wstecz do czasów Mojżesza. Raczej byłaby to jakaś taka podwyższenie Hiskiasza czy Ezdrasza, księga byłaby tutaj źródłem, czyli nie mamy w ogóle mowy o tradycji, tylko o interpretacji związanej z tym, co się wydarzyło w czasie, jak właśnie po powrocie z niewoli było odczytywane z takiego podwyższenia Słowo Boże. Wtedy po prostu wcześniej nie istniała w czasach Mojżesza, tylko dopiero po wygnaniu. Tak więc odniesienie do tronu Mojżesza raczej nie stanowi dowodu na tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie ustnie, tylko właśnie na podstawie Słowa Bożego, gdzie wyraźnie było pokazane w księdze Nehemiasza i Ezdrasza, że takie miejsce do podwyższenia, do odczytywania Słowa Bożego po prostu zwyczajnie istniało. Więc nie tradycja, tylko tekst Słowa Bożego. Czy wiesz, że kult synagogi pojawił się po raz pierwszy w czasach po wygnaniu, długo po czasach Mojżesza? Skoro historycznie krzesło Mojżesza w synagodze zaczęło być używane daleko po faktycznym okresie Mojżesza, czy nie jest jasne, że wzmianki o tym krześle nie mogą być cytowane na poparcie tradycji ustnej, która sięga rzekomo Mojżesza, więc nie ma miejsca na pastora, księdza,
lidera, biskupa, papieża. Jana 20 rozdział 30 do 31 wersetu także jest czasami używany przez zwodzicieli, którzy próbują nam wmówić, że jest uzasadnienie dla kleru i dla papieża i dla księży i tym podobnych indywiduów. Więc jest to jak najbardziej błąd, natomiast jest to faktycznie przytaczane. A to rzekł, czy pokazał im ręce i bok swój, uradowali się więc uczniowie, ujrzawszy Pana i w 30 wersecie i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są napisane w księdze tej, ale te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Syn Boży, żebyście wierząc żywot mieli w imieniu Jego. I tutaj to jest używane przez zwolenników, czy to kleru protestanckiego, czy katolickiego, rzymskokatolickiego, czy prawosławnego, jako dowód, że rzekomo Nowy Testament jest ich zdaniem niekompletny, a więc to, że nie ma poparcia dla kleru w Biblii, a jest poparcie dla kleru w tradycji, powinno nam wystarczyć i mamy, brzydko mówiąc, mordę w kubeł i słuchać pastora czy księdza. No więc nie ma takiego uzasadnienia. Nauczanie zwolenników dodawania do Biblii innych argumentów w Ewangelii Jana 20:30-31 dostrzega wiatr w swoje żagle. W Jana 20:30-31 czytamy: wiele innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, ale te są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. No i właśnie tacy zwolennicy tych różnych urzędów czy kleru argumentują, że ten fragment wskazuje, że Nowy Testament ich zdaniem nie jest kompletny i dlatego istnieje potrzeba dodatkowego, czy to nauczania pastora, czy księdza, czy papieża. I oni właśnie po to są. No odpowiedź, cały ten fragment mówi, że chociaż służba Jezusa Chrystusa, Pana naszego, charakteryzowała się cudami od początku do końca, nie jest konieczne zapisywanie każdego z nich poszczególnie, aby ustalić, że Pan Jezus Chrystus, nasz Pan, jest w rzeczywistości obiecanym Mesjaszem. Te dowody, które już Jan dostarczył, są wystarczające. Warto zauważyć, że w czterech Ewangeliach opisano około 35 różnych cudów. Jan wybrał tylko 7 do szczególnego rozważenia, aby ludzie mogli uwierzyć, że Pan Jezus Chrystus jest Chrystusem, obiecanym Mesjaszem. Relacja w Ewangelii Jana jest w pełni wystarczająca i jest pod natchnieniem Ducha Świętego. I pod natchnieniem Ducha Świętego wystarczy każdemu, aby zrozumiał i aby mógł przekazywać dalej ludziom prawdziwą tożsamość Jezusa. I teraz, jeśli odnosimy do faktu, że w Ewangelii Jana cuda są nazywane znakami, to nazwa znaki jest tu istotna, ponieważ znaki coś oznaczają. W przypadku Jezusa Chrystusa, naszego Pana, cuda były znakami w tym sensie, że oznaczały, że jest On obiecanym Mesjaszem. Rzeczywiście te cudowne znaki zostały specjalnie przepowiedziane o Mesjaszu w Starym Testamencie, o czym można przeczytać m.in. w Izajasza 29, 29:18. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. A także Izajasza 35 rozdział, 4 i 6 werset. I rzekł do nich Rabszake: powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Czym nie masz za samo słowo warg znaczy, starczy już za radę i pomoc w walce? Na kim więc teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? I
odpowiedzi na to możemy zauważyć, że jest powiedziane: mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg nadchodzi, pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Jednoznacznie widać, że to jest o Panu Jezusie. Istotą Ewangelii Jana, 20 rozdział, 30 i 31 werset, jest zatem to, że w Ewangelii Jana znalazło się wystarczająco dużo znaków, aby udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że Pan Jezus Chrystus jest w rzeczywistości obiecanym Mesjaszem. Tak właśnie było. Jan był usatysfakcjonowany dostarczeniem masywnych, niepodważalnych dowodów na tożsamość Pana Jezusa Chrystusa, zamiast takich licznych, mniej istotnych dowodów przedstawił przytłaczające dowody. W takim przypadku nieuprawnione jest cytowanie tego wersetu na dowód potrzeby tradycji, nauczania pastorów, księży, papieży, liderów i argumentowanie, że jest ich mądrość potrzebna, gdyż Nowy Testament ich zdaniem jest niewystarczająco niekompletny. To jest kompletna bzdura. Więc zapytaj swojego serca, czy wiesz, że w Ewangelii Jana cuda są zawsze nazywane znakami, ponieważ oznaczają prawdziwą tożsamość Chrystusa jako Mesjasza? I czy ma to dla ciebie sens, że Jan apostoł nie chciał przytłoczyć swoich czytelników szczegółowym opisem każdego cudu, z drobiazgową dokładnością każdego cudu Pana Jezusa Chrystusa, ale raczej zdecydował się przedstawić 7 kluczowych znaków cudów jako więcej niż wystarczający dowód tożsamości Pana Jezusa Chrystusa? Ponieważ Ewangelia Jana została natchniona przez Ducha Świętego, czy nie jest jasne, oczywiste, że dokładnie te cuda, które Bóg chciał uwzględnić, zostały w rzeczywistości uwzględnione, a zatem zarzuty, oskarżenie o niekompletność jest nieuzasadnione i nie ma zatem uzasadnienia dla tego, żeby właśnie na tej podstawie próbować wprowadzić tylnymi drzwiami do kościoła takich gości jak papież, pastor i inni przedstawiciele kleru. Kolejny argument używany przez zwodzicieli to jest Jana 21-25. Jana 21-25. Jest i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus, które gdyby miały być wszystkie jedne po drugich spisane, mniemam, że i sam świat nie zmieściłby w sobie ksiąg, które by napisane były. Amen. No i nauczanie zwodzicieli jest takie, że w Ewangelii Jana, 21 rozdział, 25 werset, jest napisane, tak jak przeczytałem, że jest wiele innych rzeczy, których dokonał Pan Jezus Chrystus, a które gdyby zostały szczegółowo opisane, to sądzę, że nawet sam świat nie pomieściłby ksiąg, które zostałyby napisane. I dlatego argumentują ci zwodziciele na podstawie tego wersetu, że Nowy Testament jest ich zdaniem niekompletny i dlatego istnieje potrzeba tradycji, wprowadzenie właśnie czy to pastorów, czy popów, czy papieży, aby uzupełnić niekompletność, bo ta niekompletność rzekomo wynika z tego wersetu, nie ma takiego uzasadnienia. I jeden z komentatorów tego ruchu, Karl Hitting, mówi, że jego zdaniem Biblia w rzeczywistości zaprzecza, jakoby stanowiła kompletną regułę wiary. I jego zdaniem Jan mówi nam, że nie wszystko, co dotyczy dzieła Chrystusa, znajduje się w Piśmie Świętym. I on powołuje się na ten 21-25. No więc tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, że jedynym punktem, o którym Jan apostoł mówi w tym wersecie, jest to, że służba Pana Jezusa Chrystusa była tak cudowna i ponadprzeciętna, że ludzkie słowa nie są w stanie w pełni tego uchwycić, że spisana przez niego Ewangelia odzwierciedla tylko część cudów Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jan apostoł ma poczucie, że tylko zanurzył kielich w oceanie cudów, którym jest
Pan Jezus Chrystus. Ktoś obliczył, że ewangeliczne relacje o Panu Jezusie Chrystusie można przeczytać w około 3 godziny. Jeśli wziąć pod uwagę wszystko, co Pan Jezus Chrystus powiedział i uczynił podczas całej swojej 3-letniej służby, to z pewnością wypowiedź apostoła Jana jest rozsądna i jasna. O ile jednak Ewangelia Jana była bezpośrednio natchniona przez Ducha Świętego, wiemy na pewno, że to, co zostało przekazane w tej Ewangelii, jest dokładnie tym, co Bóg chciał przekazać. Sola Scriptura nie twierdzi, że to, co jest w Biblii, jest wyczerpujące. Twierdzi jedynie, że to, co jest w Biblii, jest w pełni wystarczające. Wszystko, co Bóg chciał, abyśmy mieli w zakresie Jego objawienia człowiekowi, znajduje się na kartach Pisma Świętego. Nie jest potrzebny papież, pastor, pop czy lider. Jest potrzebne samo Pismo Święte i nie potrzebujesz kleru do tego. Nic więcej nie potrzebujesz, tylko Pismo Święte. Dlatego używanie tego wersetu na poparcie tradycji, kleru, papieża, pastorów, księży, liderów jest bzdurą. I ten argument, że Nowy Testament jest niekompletny, jest kłamstwem, jest nieuzasadniony. Więc zapytaj swojego serca, ponieważ Ewangelia Jana została natchniona przez Ducha Świętego, czy nie jest jasne, że w rzeczywistości została zawarta dokładna informacja, której Bóg chciał, a zatem pomówienia zwolenników kleru o niekompletność są bezzasadne i takich miejsc ze Słowa Bożego ci zwodziciele mogą używać wiele. Ale czy jest sens dawać im posłuch? Galacjan, 1 rozdział, 14 werset. I przewyższałem w żydostwie wielu rówieśników w rodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych. Czy Paweł apostoł gorliwie bronił tradycji? Bo tak próbują nam udowodnić z 1 rozdziału 14 wersetu. Nauczanie zwodzicieli, których to przodują wszyscy zwolennicy kleru, czy to pastorów, czy papieży rzymskokatolickich, mówi w tym kierunku, że w liście do Galacjan 1:14 apostoł Paweł rzekomo zapewnił swoich czytelników w Galacji: w tym celu postępowałem w judaizmie ponad wielu moich rówieśników wśród moich rodaków, będąc bardziej niezwykle gorliwym dla tradycji moich przodków. I nie jest to werset, który rzymscy katolicy zazwyczaj cytują na korzyść tradycji, ale jest przywoływany przez zwolenników kleru. I myślę, dobrze jest przywołać ten werset, gdyż podnoszą tę kwestię, ponieważ tak często cytują apostoła Pawła w zakresie popierania rzekomo tradycji. No i tutaj w tym wersecie apostoł Paweł mówi o czasie poprzedzającym jego nawrócenie, czyli to, że wtedy popierał tradycję, jest raczej obciążające, a nie popierające. W tym wersecie apostoł Paweł mówi o czasie sprzed nawrócenia do Pana Jezusa Chrystusa. Tradycje, o których on tutaj mówi, odnoszą się do jego faryzejskiego wychowania. Był szkolony w wierzeniach faryzeuszy. Spędził dużo czasu prawdopodobnie na studiowaniu prawa Mojżesza i towarzyszących mu ludzkich rabinicznych tradycji. W kontekście listu do Galacjan 1:14 Paweł ma do czynienia z żydowskimi legalistycznymi wrogami, którzy oczekiwali i od niektórych Galacjan, czy oszukiwali niektórych Galacjan, próbując wmieszać legalizm w Ewangelię łaski. Apostoł Paweł oświadcza, że sam był kiedyś czołowym orędownikiem religii żydowskiej, trzymając się wszystkich tradycji faryzejskich, ale porzucił ją dla czegoś lepszego, zbawienia opartego na wierze w Chrystusa i zakorzenionego w łasce Bożej. I odnosząc się w tym wersecie do tradycji, apostoł Paweł nie wskazuje w ten sposób na ciągłą wiarę z jego strony w tradycję, ani na to, że wierzył, że tradycja ma jakikolwiek autorytet na poziomie porównywalnym ze Słowem Bożym,
Rzeczywiście Paweł nauczał, że samo Pismo Święte jest natchnione i samo w sobie całkowicie wystarcza, aby dać nam wszystko, czego potrzebujemy do wiary i praktyki. Tak przecież jest napisane w 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset. Już ten fragment przytaczałem, ale ponieważ jest ważny, to myślę, że trzeba było go przypomnieć. 3:15-16 i że od dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu sprawiedliwości. Odniesienie Pawła do tradycji było odniesieniem do jego poprzedniego, sprzed nawrócenia, życia jako faryzeusza, życia, które pozostawił i uznał za śmiecie, a nie do jego obecnego życia jako apostoła Boga, który napisał ponad połowę Nowego Testamentu. Kolejny fragment to jest 1 Koryntian, 10 rozdział. 1 Koryntian, 10 rozdział. Czternasty werset i czwarty werset. Przetoż najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa i wszyscy pili ten sam napój duchowy, albowiem pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tą opoką był Chrystus. Chrystus jako skała i znowu zwolennicy kleru twierdzą, że to jest wskazówka na to, że skała jest zakorzeniona w tradycji. Nauka popierająca klerykalizm w 1 Koryntian 10 od 1 do 4 dopatruje się uzasadnienia dla systemu klerykalnego. Paweł apostoł w tym fragmencie mówi o pobycie na pustyni po wyjściu Izraela z Egiptu. Bo nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam duchowy napój, gdyż pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą był Chrystus. Werset ten wyraźnie stwierdza, że Chrystus jest skałą, i że Chrystus jako skała towarzyszył starożytnym Izraelitom podczas ich pobytu na pustyni. A tekst ze Starego Testamentu zdaniem apologetów klerykalizmu nie mówi nic o fizycznej skale, z której pili Izraelici, jako poruszającej się. I tutaj możemy zobaczyć w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, 17 rozdział. 17 rozdział. Pierwszy do siódmego wersetu. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn. I szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia i spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną, dlaczego kusicie Pana. Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie?
I także czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 2 do 13. Lecz zbór nie miał wody, zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, weź laskę i zgromadź zbór ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. Skąd więc wziął się pomysł? Skoro Stary Testament mówi wyraźnie. No więc zwolennicy klerykalizmu zauważają, że istniała tradycja rabiniczna wskazująca, że skała towarzyszyła Izraelitom podczas ich podróży. Zauważono również, że inna tradycja przekazana przez Filona utożsamia tę skałę z istniejącą wcześniej mądrością. Apostoł Paweł rzekomo czerpał z tej tradycji i utożsamiał tę mądrość z samym Chrystusem. Stąd fakt, że Paweł czerpał z tradycji, pokazuje, że była ona postrzegana jako autorytatywna, tak jak jest postrzegana jako autorytatywna przez współczesnych zwolenników klerykalizmu. No i wiadomo, to nie jest argument żaden. Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Jako dobrze wyszkolony Żyd, Paweł z pewnością był dobrze zaznajomiony z różnymi żydowskimi tradycjami i źródłami, a także z grecką filozofią i mitologią. Nie oznacza to jednak, że jakiekolwiek źródła lub tradycje, do których Paweł nawiązywał, są natchnione lub autorytatywne, jak wspomniano wcześniej w Słowie Bożym. Paweł postrzegał samo Pismo Święte jako natchnione i w pełni wystarczające dla wszystkiego, czego potrzebujemy dla wiary i praktyki. To było widać, jak czytałem 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 15 do 17 wersetu. No i warto wyjaśnić, że Paweł jako apostoł Boży, który napisał pierwszy list do Koryntian pod natchnieniem Ducha Świętego, skorygował tradycję. To nie była tylko skała, która towarzyszyła Izraelitom, jak zanotowała tradycja żydowska, i nie była to tylko preegzystencjalna mądrość podążająca za Izraelitami, jak podaje tradycja Filona. Raczej to Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, podążał z Izraelitami i to możemy wyraźnie zauważyć. A także mówi o tym parę ciekawych komentarzy, na przykład Jameson, Fawcett i Brown mówią o tym w ten sposób. Ani dosłowna skała, ani jej woda nie podążała za nimi, tak jakby Paweł usankcjonował żydowską tradycję. Rabin Salomon o Księdze Liczb 20, werset 2, że sama skała lub przynajmniej wypływający z niej strumień podążał za Izraelitami od miejsca na miejsce, jak to mówi nam na przykład werset 21 Księgi Drugiego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, druga
drugiego prawa, księga 9:21. A dzieło waszego grzechu, owego cielca, wziąłem i spaliłem w ogniu, rozbiłem go doszczętnie, aż stał się miałki jak proch, po czym proch z niego wrzuciłem do potoku spływającego z góry albo ze skały. Ale w rzeczywistości Chrystus, duchowa skała, bo przecież to ty jesteś skałą, Chrystusie, Mateusza 16:18. Chrystus jest skałą i to mówi nam między innymi Psalm 78. Psalm 78, werset 20. Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb, czy przygotuje mięso ludowi swemu, a także 35 werset. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Także drugiego prawa, czyli 5 Księga Mojżeszowa, drugiego prawa, 32 rozdział. Werset 4. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. A także 15 werset. Utył Jeruszun i wierzga, utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i porzucił Boga, który go stworzył, znieważył skałę zbawienia swego. Także 18 werset. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. I także 30 werset. Jakżeby jeden mógł gonić przed sobą 1000, a dwaj zmusić do ucieczki 10 000, gdyby ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzedał, a Pan ich nie porzucił. I 37 werset. 37 werset mamy. I powie, gdzież są bogowie ich skała, na której polegali, a także 31, gdyż nie jest jako nasza skała ich skała, także nieprzyjaciele nasi są tego sędziami. Także Izajasza 28 rozdział. I z Izajasza 28 rozdziału 16 wersetu mamy powiedziane. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I także pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Werset 6. A przetoż mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie pohańbiony. Towarzyszył im, jak widzieliśmy, Księdze II Mojżeszowej Wyjścia, 33 rozdział, 15 werset. Znajdujemy tu taką informację, rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Jeśli czegoś się tutaj nauczymy, to tego, że Pismo Święte ma władzę nad tradycją, a kiedy dochodzi do konfliktu między nimi, powinniśmy kierować się Pismem Świętym, a nie tradycją. I warto, abyś sam siebie zapytał, ponieważ Paweł w pierwszym liście do Koryntian 10:4 skorygował zarówno tradycje rabiniczne, jak i filozoficzne, wskazując prawdziwą tożsamość skały, czy nie jest jasne, że apostolskie słowa
Pawła zapisane w Piśmie Świętym mają pierwszeństwo nad tradycją?